jest Blady Świt. Jadę do Trójmiasta na wyjątkowe spotkanie z legendą motocrossu, Mirkiem Kowalskim, który może pochwalić się medalami mistrza Polski i Europy w cross country i enduro. Chcę poznać jego historię oraz jego szkołę, która także zajmuje się tymi najmłodszymi. Podjechanie na miejsce, no nie ukrywam, że zamurowało mnie. Nie chodzi o ten zarąbisty tor czy o motocykle, ale o to, kto właśnie na nim jeździ. To Kowal Junior, ma 11 lat i 9 sezonów doświadczenia. Więcej o jego historii opowiem Wam w następnej części, bo dziś skupimy się na początkach Mirka. Ile miałeś lat, jak zaczynałeś swoją karierę w motokrosie? Ja zaczynałem, jak miałem lat już 11, bliżej 18, czyli dokładnie zacząłem, jak marzyłem o motokrosie, jak już skończyłem podstawówkę. Wtedy mieliśmy na osiedlu w piwnicy schowane przed rodzicami motocykle i żeśmy je tam majstrowali. No i rodzice nam oczywiście zakazywali jeździć, my po kryjomu żeśmy z piwnicy ten motocykle wyciągali, jeździliśmy. Potem zaczęła się szkoła zawodowa, potem technikum i w połowie technikum znalazłem w końcu klub motocrossowy w Gdańsku i zacząłem do niego uczęszczać. No i wtedy okazało się, że motocross nie jest taki prosty, bo wcześniej chodziłem do szkoły sportowej, tam dostawaliśmy wycisk w koszykówkę, miałem być koszykarzem, no i byłem dosyć dobrym efektem, żeśmy tam wywalczyli jakieś mistrzostwa. No ale tam było za ciężko mi w tą koszykówkę. Trzeba było dużo biegać, trenować, kondycji od groma mieć. Mówię, uciekam na motocross, bo to jest moja pasja. No i okazało się, że na motocrossie trzeba mieć jeszcze więcej kondycji. To taki jest epizod, bo też młodzieży tłumaczę, bo oni myślą, że przyjdą sobie na motocyklu, tylko usiądą i pojeżdżą i fajnie tylko będzie, a to niestety jest... proszę Państwa, tak 20 minut robić padnij, powstań. Taki jest wysiłek potrzebny do motocrossu. No dobra, a czy pamiętasz swój pierwszy motocykl? Pamiętam. Sprzedałem wszystko, co dostałem na przyjęcie, na pierwszym komunie. Pokryją mu oczywiście przed rodzicami. Był to magnetofon szpulowy ZK 140, plecak ze stelażem i Wigry 3 z chromowanym bagażnikiem i lusterkami. Sprzedałem to wszystko po kryjomu, bez wiedzy i kupiłem zepsutą wierchowinę z silnikiem Jawki 50. Naprawiałem ją 2 lata. Dostałem takie lanie, że ten motocykl do domu przeprowadziłem, ale nie przyznałem się, skąd go kupiłem i tak dalej, bo jakbym powiedział, to by mama z tatą poszli to oddać i ten. Nie przyznałem się, komu to sprzedałem. No i zostały te motocykle w domu. To była wierchowina z silnikiem Jawki 50. To był pierwszy mój motocykl. Uruchomiłem go po 2 latach. W kolejnych częściach tej motocrossowej serii opowiem Wam, jak wygląda szkoła, którą założył Mirek i jakimi sukcesami może pochwalić się jego syn Kuba. Przypomnijmy, że ma 11 lat. Dowiecie się też, jak zacząć swoją przygodę w takim terenie. Ale nie wkurza Cię, jak przychodzą ludzie, co wszystko wiedzą już? Ja ich zaraz gaszę. I jak poszła mi jazda, pierwsza jazda, na takim sprzęcie. Pamiętaj o obrotach. Bardzo długo na pół sprzęgło, tak? Tak. Dopóki już nie będziesz jechał, pozycja bliżej zbiornika. Jeszcze. Dobra. No i obroty. Obroty. Dobra. W każdym razie jestem zafascynowany tym sportem, a przede wszystkim pasją ludzi, którzy tworzą miejsca takie jak te. Do zobaczenia, cześć.